Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj zastanawiam sobie maraton. Maraton, który potrwa sobie przez cały tydzień ten obecny. Czyli od dzisiaj do aż niedzieli będą odcinki codziennie. No i jeśli sobie zaczynamy taki dosyć krótki film, dzisiaj pewnie będzie. Jeszcze nie wiem, bo dopiero zaczynam nagrywać. Ale no, więc dzisiaj mamy film, w którym po prostu sobie zagramy Polską. Myślę, że będzie git. I właśnie zrobię sobie taki challenge, że jeśli jakiekolwiek państwo mnie zaatakuje, wpłynie mi wojnę, po prostu film się kończy, więc całkiem proste zasady, więc bierzemy tutaj się właśnie z naszą rozgrywkę. No i myślę, że jako, że to jakieś państwo ma nas atakować, żeby tutaj film się skończył, więc ja chyba będę mógł atakować. W takim razie oczywiście zaraz sobie zaatakujemy sobie jakąś Litwę może, coś w tym stylu i zobaczymy, jak to się potoczy. Znając, że jak już mi ktoś wypowie wojnę, to nie będzie to jedno państwo, to będą na przykład trzy państwa, jak to zazwyczaj jest właśnie w naszym tutaj age'u, więc no niestety. I też dla osób, które czekają na jakieś inne gierki, a nie tylko Age of History, bo w tym tygodniu chyba mam zaplanowane tylko 3 odcinki z Age of History, albo 4, jeśli się nie mylę, więc jak najbardziej będzie dzisiaj trochę, znaczy w tym tygodniu w sumie będzie trochę innego kontentu, więc myślę, że całkiem spoko sytuacja właśnie taka, że będzie trochę więcej kontentu niż tylko z Age'a. No i dobra, myślę, że tutaj lecimy sobie od razu oczywiście na Litwę, nie ma tutaj co się w ogóle zatrzymywać ani czekać, po prostu sobie w nich wjedźmy, proszę bardzo, i od razu atakujemy i wbijamy sobie tutaj właśnie przez granicę. No raczej oni też się nie obronią za bardzo. I no tak jak widzimy, oczywiście chyba sobie nie poradzili zbytnio. No i proszę bardzo, tutaj się udało ich od razu przejąć. No i myślę, że jak najbardziej możemy sobie już po prostu skończyć. No i bardzo fajnie, tutaj oczywiście udało się wszystko przejąć. Jakaś asymilacja, myślę, że mogę tutaj bez problemu właśnie ją zrobić. W sumie mojego wasala też bym mógł podbić, jakby. No myślę, że to raczej problem nie będzie, więc po prostu to zróbmy. Tak, o, proszę bardzo, pyk, mamy tutaj wolne miasto Gdańsk. Już jest w naszych rękach, oczywiście sobie wszystko przejmujemy. Proszę bardzo, asymilację zresztą też zrobimy oczywiście. No i dobra, myślę tutaj oczywiście od razu polecimy sobie na Łotwę, bo też nie ma tutaj co się zatrzymywać, oczywiście lecimy tutaj dalej z wojnami, bo bez wojen raczej nam to się nie da wygrać oczywiście. Zresztą tak raczej przegramy, ale to nie ma już znaczenia, a znaczy nie ma to, żeby właśnie tutaj wygrać, więc lecimy do przodu oczywiście, proszę bardzo, w ten sposób. No i wypowiedz tutaj właśnie im wojnę, pyk, od razu wojna, pyk, lecimy do przodu. Jak widzimy tutaj po raz kolejny udaje się przebić obronę, tutaj tym razem łotewską. Jeśli się nie mylę, tak to się chyba dopiero, że wymawia. Lecimy, to oczywiście stolica podbita, te wszystkie prowincje już prawie podbite. Ostatnia prowincja, proszę bardzo, pyk, pyk, pyk. Mamy wszystko już tutaj podbite. No i proszę bardzo, udało się. Mamy kolejny teren do zasymilowania. Okej, więc myślę, że tutaj nie ma co się zatrzymywać. Oczywiście od razu tutaj sobie polecimy jeszcze na Estonię. Jakby, czemu by nie, można polecieć, więc sobie też polecimy. Trochę jednostkę sobie tutaj dorobię sobie. Proszę bardzo, pyk. No i zaraz tutaj będziemy mogli sobie już właśnie startować. Okej, no więc lecimy tutaj oczywiście do Estonii. Proszę bardzo, i pyk, jakieś wojenki, spoko. Wszystko spoko, proszę bardzo, podbijamy tutaj sobie już wszystkie prowincje. Zostały tam tylko jeszcze te wyspy, ale z nimi jak najbardziej nie ma problemu, te sobie szybko przejmujemy. No i proszę bardzo, udało nam się wygrać kolejną wojnę. No naprawdę bardzo łatwo to idzie, szybko, więc lecimy chyba od razu dalej. Okej, oczywiście asymilację też trzeba ją zrobić, oczywiście zrobiliśmy. O!